Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Jan Kochanowski wiedział, co mówi. A słowa te jakże pasują do dzisiejszego świata. Polacy chorują na potęgę. Z roku na rok rośnie liczba osób przebywających na zwolnieniach L4. Liczba chorób jest długa, ale najczęściej pojawia się ostre zakażenie dróg oddechowych, zaburzenie korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, grypa, ostre zapalenie gardła i nosa, zwyrodnienia kręgosłupa, zapalenie oskrzeli, nadciśnienie, ciężki stres i depresja. No, do najzdrowszego społeczeństwa zaliczyć się nie możemy. I tu przychodzi nam z pomocą ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS Uzdrowiciel. Lepszy od Kaszpirowskiego bije na łeb na szyję wszystkich znanych bioenergoterapeutów. A i słusznie, wszak działa oficjalnie, bez ziółek, naparów, maści i całej reszty medykamentów. Takich przypadków jak pani Krystyny w całej Polsce są dziesiątki tysięcy. Jestem po złamaniu stawu łokciowego. Od kilkunastu tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie ZUS wezwał mnie na kontrolę dwukrotnie. Pierwszy raz to kwestia zrozumiała, ponieważ każdy wie, że jeżeli jest się na zwolnieniu długo, każdy jest sprawdzany. Natomiast kompletnie nie rozumiem drugiej wizyty w ZUS-ie. Za drugim razem kontrola przebiegała dokładnie tak samo i nie wiem, czemu to miało służyć. ZUS wezwać na kontrolę może każdego przebywającego na zwolnieniu. Panie redaktor, szanowni państwo, ustawowym zadaniem ZUS jest przeprowadzenie kontroli lekarskich. Czyli każde zwolnienie wystawione przez lekarza w przychodni może być poddane kontroli. Reguluje to ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 roku. Jeżeli ubezpieczony choruje dłuższy czas, nie jest wykluczone, że podczas tej choroby może być kontrolowany kilka razy. Zwolnienie może zostać wylosowane przez komputer, przez system i wtedy ubezpieczony będzie musiał przyjechać do ZUS, do lekarza orzecznika. Może również nastąpić kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Oznacza to, że inspektorzy ZUS-u przyjadą do osoby na zwolnieniu i sprawdzą, czy nie wykonuje w czasie trwania zwolnienia pracy zarobkowej lub czy nie wykonuje czynności, które mogłyby pogorszyć stan zdrowia. Takie kontrole mogą też zlecać ZUS-owi pracodawcy. Ale również pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników, mogą takie kontrole sami przeprowadzać. Podczas kontroli w ZUS przeprowadzonej przez lekarza orzecznika, lekarz sprawdza przede wszystkim stan zdrowia na dzień przeprowadzonego badania. Oczywiście lekarz zwraca uwagę również na wykonywany zawód przez ubezpieczonego oraz charakter wykonywanej pracy oraz może odnieść się do dokumentacji, którą dostarczy pacjent w czasie badania. Nikt oczywiście samej kontroli nie kwestionuje, ale by w krótkim czasie, w odstępie raptem kilkunastodniowym, kontrolować schorowaną osobę po raz kolejny, trąci to nadgorliwością, a ta, jak wiadomo, jest gorsza od faszyzmu. Czy ustawa mówi, ile razy ma być dana osoba kontrolowana, czy to wybiera tylko i wyłącznie system? Tak jak powiedziałam wcześniej, zwolnienia kontrolowane typowane są przez system. Natomiast przede wszystkim należy pamiętać, że wszelkie działania kontrolne prowadzone przez ZUS, w tym kontrola zwolnień czy kontrole do rent, prowadzone są po to, by należycie chronić środki publiczne, czyli pieniądze wszystkich klientów ZUS-u, którzy płacą składki. Niektórzy w niewłaściwy sposób wykorzystują zwolnienia lekarskie. W pierwszym kwartale 2015 roku lekarze orzecznicy sądeckiego oddziału ZUS skontrolowali około 1400 osób przebywających na zwolnieniu lekarskim, a w 111 przypadkach wydali zaświadczenia korygujące. W analogicznym okresie w 2014 roku było przeprowadzonych około 2300 kontroli, a zaświadczeń korygujących 265, czyli znacznie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, to w pierwszym kwartale 2015 roku było przeprowadzonych około 1200 kontroli, a w 29 przypadkach inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości. W 2014, w tym samym okresie, ilość kontroli to około 930, a nieprawidłowo wykorzystanych 34. Jeżeli inspektorzy podczas kontroli stwierdzą, że ubezpieczony nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, czyli na przykład wykonuje pracę zarobkową podczas zwolnienia
lub czynności, które zdecydowanie mogą wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego, na przykład pracę w ogrodzie, polu czy remonty w domu, to konsekwencją będzie brak podstaw do wypłaty zasiłku chorobowego za okres całego trwania zwolnienia lekarskiego. Kontrolowane są nie tylko osoby przebywające na zwolnieniu. ZUS kontroluje także lekarzy, którzy zwolnienia wystawiają. ZUS ma podpisane umowy z wieloma konsultantami. Są to lekarze specjaliści drugiego stopnia i zakres tych konsultacji jest szeroki, co pozwala uzyskać opinię w pełnym zakresie. Jeżeli lekarz orzecznik podczas badania ma wątpliwości, kieruje pacjenta na konsultację do specjalisty z danego schorzenia. Takie konsultacje odbywają się zazwyczaj w ZUS-ie w określonych godzinach. Czasami jest to konsultacja w tym samym dniu, a czasami w najbliższym terminie, ale zawsze w czasie trwania określonego zwolnienia lekarskiego. Panie doktorze, jak oceniłby, jakby pan skomentował wielokrotne wzywanie pacjentów, chorych pacjentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem weryfikacji danego zwolnienia? Istotnie, taki proceder uprawia ZUS. Jest to dla nas w niektórych sytuacjach upokarzające, bo my prowadzimy pacjenta od samego początku. Tok leczenia jest krótszy albo dłuższy, więc jeżeli pacjent choruje na przykład 2-3 miesiące, a tym bardziej jeżeli jest po zabiegu operacyjnym, weryfikacja zwolnienia jest bez sensu. Te sytuacje nie tylko irytują nas, ale i chorych. Można odnieść takie wrażenie, że orzecznik lepiej jest zorientowany w toku leczenia chorego niż my. No i jest to sytuacja dla nas dyskomfortowa, bo to my, jak wspomniałem wcześniej, leczymy i orzekamy o niepełnosprawności, o zasiłku chorobowym. Pacjent choruje, lekarz leczy, a ZUS sprawdza. Jak rozwiązać tę patową sytuację? Recepta jest prosta. Kiedy z dnia na dzień kolejki do lekarzy rosną, czas oczekiwania na wizytę wydłuża się niemiłosiernie, może by tak lekarze orzecznicy miast kontrolować zajęli się leczeniem wzywanych pacjentów? I kolejki do specjalistów się skrócą, i odciąży się przychodnie i poradnie. NFZ będzie zadowolony, a pacjenci przestaną się czuć przedmiotem procedury.